Hej, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony bardzo ważnemu tematowi, który tak naprawdę dotyka 90% społeczeństwa, ponieważ gdy byłem na różnego rodzaju szkoleniach w całej Polsce i za granicą, ludzie zawsze powtarzali jedno, że jak pytali ich, jaki mają problem, to większość społeczeństwa odpowiadało, że pierwszym problemem to są korki. Stanie w korkach, czekanie w korkach i po prostu wieczna frustracja związana z tym tematem. W dzisiejszym odcinku będę chciał pokazać, jak mit 90% społeczeństwa można obalić w ten sposób. To jest akurat między innymi temat dla facetów, którzy jeżdżą bardzo fajnymi samochodami, choć niekoniecznie, to za chwilkę wyjaśnię. Ponieważ ci faceci mają już o tyle lepszą sytuację, że mogą bardziej zwrócić na siebie w cudzysłowie uwagę. Lecz niestety z moich obserwacji, które prowadzę od 20 kilku lat, pomimo tego, że mają tak fantastyczne samochody i ten wystawiony łokieć bardzo często zimny lub ej maleńka, gdzie lecisz, przekreśla całkowicie moc tych samochodów. Niestety jednak stwierdzę, że dla większości tych panów, powtarzam, dla większości moc tylko pozostaje w silniku, a zewnętrzna otoczka pęka jak bańka mydlana. Więc dzisiaj chciałbym wam dać taką fajną, bardzo mądrą radę, że korki mogą być czymś pięknym, czymś niesamowitym, czymś, co dają człowiekowi energię. Ja bardzo często w życiu czekałem na korki. 99% społeczeństwa narzekała na korki, a ja w życiu czekałem na korki. Byłem szczęśliwy, radosny, gdy miałem korek, to aż mnie telepało, powiedziałem, że coś fajnego może się wydarzyć. Dlatego panowie, jak już się znajdziecie w tym korku, to już niech was też lekko telepie, bądźcie szczęśliwi. I w skrócie powiem, jeżeli staniecie obok, równolegle z jakąś piękną, atrakcyjną kobietą, to pamiętajcie, dla panów, którzy mają lepsze samochody, to już jest dla was ten plus od tej kobiety, że stoicie w tym samochodzie, pewnie. Ale następny będzie plus, gdy otworzycie tą szybę, więc nie róbcie tego swojego łokcia i jej maleńka i tych waszych niedorozwiniętych bardzo często tekstów, tylko po prostu w skrócie. Skoro jest korek, wiadomo, że ta kobieta za parę sekund może odjechać, bo nie wiadomo, czy za 3 sekundy, czy za 5, czy za 15. Powiedzcie po prostu krótko i w skrócie. Uśmiechnijcie się najpierw do niej, otwórzcie szybę i poproście po prostu od niej, powiedzcie, możesz mi podać numer telefonu, ja za chwilkę zadzwonię, bo mam bardzo pilny temat. Nigdy nie będzie wiedziała, o jaki temat chodzi. Dlatego panowie, podsumowując, wykorzystajcie korki w pozytywny sposób. Większość społeczeństwa, mówimy o kawalerach, o facetach, którzy mają kobiety, nie mają dziewczyny. Ten film się nie dotyczy do facetów, którzy mają żony, dziewczyny i jakieś inne jeszcze kobiety. To się tyczy do kawalerów, do facetów wolnych, którzy po prostu jak widzą korki, powinni się telepać, a nie być przestraszeni, że kurde, znowu w korku 3 godziny. Przecież ja zwariuję. Przez 3 godziny w korku człowieku możesz mieć 15 numerów telefonów, co ci w tym momencie da 15. 15 cudownych chwil do spędzenia. Weź sobie ten film, wbij głęboko do serca. Jak będziesz miał już wizualizację korków, to już niech cię telepie, wiedząc, że spędzisz cudownie i miło czas w tych korkach. I taka rada, tak jest ze wszystkim. Takie zdanie podsumowujące, że dla jednych coś może być niemiłe i dramatyczne, a dla drugich mądrych osób może być czymś pięknym, czymś niesamowitym, czymś, co daje radość. Pozdrawiam serdecznie z pięknym wątkiem ze Szczecina i życzę wam wszystkim miłego dnia, pięknych, cudownych doznań w korkach i cudownych wieczorów. Hej!